które są unikatowe dla każdego przedstawiciela danego gatunku. Myślę, że człowiek może usłyszeć odległość 3300 metrów. Rzeczywisty zasięg rytmu jest jeszcze większy, ponieważ ludzie słyszą dźwięki o częstotliwości od 20 do 20 tysięcy herców. Natomiast tygrysy potrafią wydawać siebie odgłosy o jeszcze niższej częstotliwości. Nazywamy je infradźwiękami. Są one w stanie przenikać przez gęsty przeszkody, takie jak ściany budynków czy połacie dżungli. Niskie tony wydobywające się z gardeł tych ogromnych kotów wpływają na znajdujący się w uchu środkowy i sprawiają, że słysząca je istota jest dosłownie paraliżowana. Widziałeś moje klucze? Powodują, że organizm nie jest w stanie określić dokładnego położenia, jakim znajduje się ciało, więc na chwilę blokuje możliwość wykonywania. Muszę już iść. Słyszysz? Nawet opiekunowi. Słuchaj, Kuba. Dasz mi swoje? Chciałem. Naprawdę, muszę już iść. Skończyły ci fajki.